Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszym tematem dnia jest bardzo fajny samochód, bardzo rzadki i praktycznie niespotykany na polskich drogach. Zapraszam, zobaczycie. Podoba się? Mamy taką listę prac, czyli tak, serwis olejowo-filtrowy, klimatyzacja. Wcześniej już tutaj patrzyłem pod maską i tutaj jest czynnik R12, czyli starego typu. Jeżeli klimatyzacja działa, to zostawimy to tak jak jest, a jeżeli nie, no to będzie trzeba to przerobić na R134A. Ogólny przegląd, zaczep zderzaka, lewy przód. No później zobaczymy, co tam się dzieje. Sprawdzić przewody od spodu. No zobaczymy go sobie od spodu, jak wjedziemy na podnośnik. A tymczasem zobaczcie, w jakim stanie jest samochód. No można powiedzieć, w stanie idealnym. Proszę bardzo, tak się otwiera. Zobaczcie sobie w środku. No nietypowo wsiada się do tego samochodu, ale jest to właśnie wyjątkowy samochód, więc taka indywidualna sprawa. Tutaj bagażnik. Bagażnik jest niewielki, jak to przystało na samochód tego typu. Koło zapasowe. No i jakieś tam rękawiczki można zabrać na drogę. Zobaczmy, co kryje się pod maską. Otwiera się jak w starym rekinie. Proszę bardzo. Pokrywa jest z włókna. No pod maską można powiedzieć gabinet. No dobra, przejedziemy się samochodem. Rozgrzejemy przy okazji, żeby wymienić olej. Także zapraszam na przejażdżkę. Kurde, ale fajny samochód. Kierownica kultowa. Zobaczymy, jak odpali. Bardzo ładnie pracuje. Nie przebiera, czyli luzy zaworowe są w porządku. No dobra, to co, zamykamy? Cyk. Z otwartymi jechać. Ale ja bym zamknął, tak? Później sobie otworzymy. To co, tu tak? Ciągle? Tak, tam ciągniesz i one automatycznie zamykają. No i tak to. Ręczny. Tu w ogóle jest skomplikowany wybierak, wiesz, jest zupełnie inaczej. Jest taki tunel specjalny, który tam pod spodem trzyma tą suszenie biegów. Kiedyś w takim aucie wymieniałem sprzęgło. No. No włącznik. Tylko taki jak w Z1. No tutaj cały panel jest bardzo podobny do E30 po prostu, tak? Może zobaczmy, czy ta klimatyzacja działa. Tutaj. No przycisk jak w rekinach, tylko jest w innym miejscu, tak? No klimatyzacja działa. Dobra, zobaczymy sobie. No dobra, to zobaczymy, jak to chłodzi i w ogóle działa, nie? Jedziemy. Akurat silnik się rozgrzeje. Będzie można spuścić olej. Przebieg 46600. Patrzyłem na karteczkę i olej był wymieniany w 2018 roku w lipcu, czyli 2 lata. Trzeba zobaczyć na karteczce, ile zrobił przez te 2 lata, co? No nie będę mu dawał na zimnym jak wąski, nie? No nie. Niech się rozgrzeje. Jak w ogóle wrażenia? Mi się to bardzo podoba, nawet wizualnie. Znaczy w ogóle Z1, gdy wyszło, wiesz, z taśmy produkcyjnej, to nie bardzo się podobało. Bo to taki wynalazek, nie? Mhm. Ale dzisiaj budzi naprawdę respekt na drodze i zdumienie.
dzisiaj nawet jak komuś się nie podoba, no to musi docenić wyjątkowość po prostu. Tak jest. Tego samochodu. Wyczytałem, że tylko 8 tysięcy sztuk zostało wyprodukowanych. No tak. Ale fajny samochód. Kurczę, fajnie się prowadzi. Taka E30. No tak można powiedzieć, tak jak potem Z3 na E36. Dokładnie. A Z4 na E46. Tak jest. Właśnie ustawiam lusterka, zobaczymy, wszystko działa. Ale wiesz co, ta klimatyzacja to praktycznie nie działa. No. I tak naprawdę będę musiał zadzwonić do właściciela pojazdu, dowiedzieć się, czy przerabiamy ją, nie? Było słychać, że kompresor się włączy, tak, no ale tyle co z nawiewu. Tyle co z nawiewu, nie? Także możemy to wyłączyć. Ale silnik chodzi naprawdę super, co? No. Żadnych dziwnych dźwięków, mięciutko. No dobrze, to w takim razie można mu puścić olej. Sprawdzimy jeszcze, czy działa dach. I co, zadzwonię do właściciela, spytam się, czy przerabiamy tą klimatyzację, nie? Jeszcze muszę pomyśleć, ile by to kosztowało, no bo tak. Trzeba będzie przepłukać cały układ. No i tyle. R12 jest zabronione. Więc tak czy siak pasowałoby to wymienić. No dobrze, niech on jeszcze chwilkę sobie pochodzi. Zobaczymy, jak się otwiera dach, jak to wszystko działa. I co, cyk. Proszę bardzo. No i to mi się podoba. No i dobrze, jak przegląd, to przegląd. Tutaj takie zaślepeczki są przeciwsłoneczne i tutaj odblokowujemy dach. Tak to się robi. Następnie robimy coś takiego. Proszę bardzo, tu trzeba uważać zawsze, żeby nie uszkodzić, bo to jak pęknie, to będzie niedobrze. Tu odblokowujemy. Otwieramy. No wszystko wygląda bardzo ładnie. I proszę. I mamy bardzo ładny samochód. Jak wam się podoba linia? Mnie bardzo. No dobra, to wjeżdżamy na tą wymianę oleju. Kamil odkręci korek, niech olej sobie leci, a ja w międzyczasie zadzwonię do klienta w sprawie klimatyzacji. No i dobrze, pójdziemy na dół zobaczyć, jak to wszystko wygląda, czy mam jakieś uwagi. No i dobrze, zobaczcie sobie, tutaj są wahacze aluminiowe, tak jak w E30. Zobaczcie sobie, tak to wygląda. O, delikatny wyciek ze skrzyni biegów. Tak jak wam mówiłem, tu jest taki tunel na wał napędowy. Niestety jest to troszeczkę skomplikowane, żeby zdjąć, no ale nie znaczy to, że jest niewykonalne. Wydech w bardzo ładnym stanie, wszystko dobrze wygląda. Tutaj wahacze są jak w E36. Widzicie? Także to jest taki pomieszany samochód E36 z E30. No i dobrze, przewody hamulcowe, paliwowe, wszystko naprawdę w bardzo ładnym stanie. Także tak. Idę po telefon, dzwonię do klienta. Jestem w trakcie napełniania klimatyzacji. Układ cały wypłukałem, wyczyściłem. Tak naprawdę niewiele tam było tego czynnika R12. Niestety maszynę mogłem podłączyć tylko na złącze niskiego ciśnienia, ponieważ zawory są tak blisko siebie, że nie sposób podłączyć wysokiego i niskiego. A jeżeli jest taka opcja, to lepiej to zrobić, napełnić po prostu zaworem niskiego ciśnienia. Klima się napełnia, w międzyczasie wymienię filtry powietrza i pokażę wam pewną ciekawostkę. Niestety tutaj jest tak to skonstruowane, dlatego mało kto właśnie wymieniał filtr powietrza. Jak go wyjmę, to zobaczycie sobie, w jakim się jest stanie.
tą pokrywkę, żeby zdjąć, trzeba odkręcić. A żeby ją odkręcić, to po prostu są nakrętki. Proszę, zobaczcie. O tam. I muszę te dwie nakrętki odkręcić. Zdejmę wówczas filtr powietrza i zobaczycie sobie, w jakim stanie jest ten filtr. O, i proszę bardzo. Filtr. No masakra. Szczerze, oryginalny numer BMW, numer Mana. No, śmiem twierdzić, że jest to oryginalny filtr fabryczny. Powiem szczerze. A tak wygląda filtr nowy. Włożymy firmy maile, taki był dostępny po prostu od ręki, ale i tak będzie lepszy niż ten, który był fabryczny. Z1 poskładana. Jadę się przejechać i zobaczyć w ogóle, czy z tym nowym filtrem powietrza auto jeździ lepiej, bo mam wrażenie, że mogłoby jeździć lepiej, jak wcześniej byłem na przejażdżce. Od razu zobaczę, jak chodzi ta klimatyzacja. Także zapraszam na przejażdżkę. Poprawnie. Zamknę teraz dach, żeby zobaczyć, jak działa klimatyzacja. Auto gotowe do odbioru, wszystko sprawdziłem, co miałem sprawdzić i w moim odczuciu auto troszeczkę szybciej jeździ. No, widzieliście, jak wyglądał filtr powietrza. Jest to sam silnik wolno ssący, więc miał prawo mieć troszeczkę mniej mocy przez ten filtr. No co, przy okazji zaczął kropić deszczyk, więc sprawdziłem, czy działają wycieraczki, wszystko bardzo ładnie działa. Zakres prac, jakie zrobiliśmy, tak, wymiana oleju, wymiana dwóch filtrów, czyli oleju i powietrza, zestaw do adaptacji zmiany klimatyzacji ze starego czynnika na nowy, płyn hamulcowy, bo był poza skalą, ogólny przegląd, czyszczenie układu klimatyzacji, rachunek wynosi 1100 zł brutto. Chcę wam powiedzieć, że klimatyzacja chodzi tak jak stara ruska dobra zamrażarka. Także dzwonię do klienta, auto gotowe do odbioru. Niech się cieszy jazdą, niech troszeczkę więcej tego auta używa, bo według karteczki przez 2 lata zrobił 2000 km. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.